Systemy wideokonferencyjne są stosowane coraz bardziej powszechnie. Są takie instytucje, firmy, które już przechodzą trzecią lub czwartą generację rozwiązań wideokonferencyjnych i korzystają z tych systemów przez wiele lat, ale jest też wiele instytucji i organizacji, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z takimi systemami. Kiedyś te rozwiązania były dostępne raczej dla dużych, bogatych firm. W tej chwili między innymi poprzez możliwość zastosowania rozwiązań chmurowych. Widzimy, że coraz częściej wideokonferencje są stosowane przez mniejsze firmy, które wykonują wartościową pracę w wielu oddziałach i potrzebują między sobą współpracować. Mam na myśli takie firmy jak agencje rekrutacyjne, agencje reklamowe, architekci czy biura prawne. Tam nie tylko jest potrzeba, żeby osoby widziały się i słyszały nawzajem, ale też, żeby pokazywać sobie nawzajem dokumenty, współpracować nad różnymi treściami i tutaj wideokonferencje bardzo mocno zwiększają efektywność takiej pracy. Na pewno jeden z czynników, który bardzo napędza adopcję wideokonferencji w firmach, jest to, że stosujemy takie narzędzia coraz częściej w życiu prywatnym. Szczególnie pokolenie tzw. milenialsów, młodych osób, które wchodzą teraz na rynek pracy, są przyzwyczajeni do używania wideokonferencji na co dzień. Nasze badania pokazały, że prawie 80% osób z tego pokolenia regularnie korzysta z wideokonferencji w prywatnym życiu. Więc mają takie oczekiwania, wchodząc w życie zawodowe, żeby też móc korzystać z takich technologii w życiu zawodowym. Obserwujemy też na pewno efekt takiego zjawiska jak work-life balance, o którym się dużo mówi na Zachodzie i coraz więcej też u nas w Polsce. Ludzie chcą mieć możliwość pracowania z dowolnego miejsca. Ponad 72% osób z pokolenia millennials według naszych badań jako bardzo wysokie kryterium przyjścia do danego miejsca pracy stawia możliwość pracy zdalnej, nie tylko w biurze za biurkiem od 9 do 17, tak jak to tradycyjnie było. Systemy wideokonferencyjne umożliwiają taką pracę i zwiększają efektywność rozproszonych zespołów. Możemy rozróżnić tutaj kilka wątków, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Na pewno jest to bezpieczeństwo typowo informatyczne, gdzie mówimy o szyfrowaniu danych, gdzie mówimy o tym, żeby te systemy były odporne na różnego rodzaju zagrożenia zewnętrzne i również zagrożenia wewnętrzne, bo widzimy rok w rok, że najsłabszym ogniwem różnych systemów jest sam człowiek. Więc tutaj, tak jak mówiłem, mówimy o enkrypcji, o też w różnych branżach klienci wolą, aby taki system był w pełni zamknięty w obrębie ich środowiska i czasami są to wymagania prawne, tak jak w administracji publicznej czy w niektórych instytucjach finansowych. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa, możemy mówić o takich aspektach twardych, nazwijmy to, jak szyfrowanie, czy kwestie informatyczne, czy zamykanie systemu zupełnie w obrębie własnej infrastruktury oddzielonej od świata zewnętrznego. Możemy też mówić o czynnikach, nazwijmy to, miękkich, ludzkich, tam gdzie należy wdrożyć najlepsze praktyki, należy zbudować pewną kulturę korzystania z systemów wideokonferencyjnych, tak aby użytkownicy byli świadomi tego, co zostawiają po sobie, na przykład w sali konferencyjnej po takim spotkaniu, żeby nie były wyświetlane informacje, kto wcześniej korzystał z tego systemu lub jakie są planowane kolejne spotkania danego dnia. Możemy też mówić o zabezpieczeniu takim zupełnie fizycznym sal konferencyjnych, chodzi o wygłuszanie ścian, bo co nam daje, jeśli będziemy mieli super zabezpieczony system od strony informatycznej, jeśli osoby w sąsiednich pomieszczeniach będą słyszały, jakie rozmowy odbywają się w danej sali, lub przechodzące po stronie osoby będą mogły zaglądać do środka i widzieć, co się dzieje, jakie informacje są wyświetlane i kto uczestniczy w takich spotkaniach.